Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, postanowiłem stworzyć nową serię, czyli partię mm, byłych Mistrzów Świata w szachach. Będę y, stosował tutaj playlisty danych Mistrzów Świata i będę nagrywał ich partie. Z reguły będą to partie prawdopodobnie zwycięskie, gdyż tych partii jest y, strasznie dużo. Chyba zabrakłoby życia, żeby wszystkie partie wszystkich Mistrzów Świata przeanalizować. Może to troszkę też mija się z celem, tak mi się wydaje. Będę wybierał partie, myślę, że. Y, również zwycięskie, ciekawe dla nas, dla mnie szczególnie. Mam nadzieję, że dla Was również, gdyż te materiały kręcę nie tylko dla publiczności, ale również dla samego siebie, żeby coś po mnie, że tak powiem, zostało. Tutaj partia była rozegrana pomiędzy Dawidem Janowskim a Wilhelmem Sztajnicem. Wilhelm Sztajnic, pierwszy oficjalny mistrz świata, Dawid Janowski. Był francuskim szachistą pochodzącym z polskiej żydowskiej rodziny. E, taka ciekawostka, mieszkał, e, znaczy nie mieszkał, e, grał we Francji w Paryżu, prawdopodobnie też zamieszkiwał. Tego dokładnie nie wiem, nie zagłębiałem się mocno w historię. Ale też ciekawą rzeczą jest to, że w 1904 roku posiadał najwyższy ranking na świecie w tamtym momencie. 2774 to są takie wyliczenia e, teoretyczne tutaj jeśli chodzi o ten ranking. Dobrze, dosyć e, gadania, moi drodzy. Głównie interesują mnie tutaj te posunięcia e, i ruchy, e, posunięcia i ruchy. E, analizujmy więc tą partię, przejdźmy do rzeczy. E4 zagrał Janowski Dawid. E, Wilhelm Steinitz odpowiedział ruchem E5, skoczek F3. Atakujemy piona, sprawa normalna. Skoczek na C6, goniec na B5. No i tutaj powstaje nam prawdopodobnie partia hiszpańska, jeżeli zagramy na przykład tutaj A6. Ale Wilhelm Steinitz stosował taki ruch D6. No cóż, 1899 rocznik, no to, to jest słuchajcie, no stara partia. Tam teoria jeszcze nie była aż tak szeroko. Znana jak teraz, ale to nie szkodzi. Tutaj powstają również bardzo ciekawe idee. Myślę, że bardzo warto analizować stare partie przede wszystkim. Powstaje nam tutaj, moi drodzy, taka obrona sztajnica, według tutaj podpowiedzi czeskomowych. No, i tutaj po ruchu D4, co jest ruchem jak najbardziej dobrym, zagranie goniec D7. Dosyć pasywnie to wszystko wygląda, no ale tak kiedyś grano. Po ruchu na przykład D5 można zagrać skoczek B8, i po wybiciu na przykład skoczek ładnie wybija na D7. Myślę, że dosyć przyjemnie się gra tutaj czarnymi. Znaczy bezpiecznie w miarę, ale białe też mają dosyć dużą przewagę przestrzeni przede wszystkim. Skoczek C3 zagrał tutaj biały, i skoczek z G. Uwaga na S7. No właśnie, chodzi tutaj o to, żeby tego skoczka mocniej z, yy, bronić. Po D5 oczywiście znowu skoczek B8. Yy, moi drodzy, ja też nie będę się tak mocno zagłębiał w co by było, gdyby, bo yy, Myślę, że dla wielkich tutaj koneserów szachowych i którzy mają dużo czasu, bardzo proszę, polecam zagłębiać się troszeczkę w partie i w analizy. Ja tutaj postaram się w dobrych momentach się zagłębić w te wszystkie partie, gdyż, no mówię, czas biegnie nieubłagalnie i przejdźmy po prostu do konkretnych posunięć. I powiem Wam w ten sposób, tutaj białe zagrały goniec C4, no cóż, Niezbyt mi się podoba ten ruch, w dzisiejszych czasach taki ruch raczej byłby niedopuszczalny. Wydaje mi się, że można by było zagrać po prostu goniec na E3. Dlaczego taki ruch? No po prostu białe nie chciały być pod związaniem. Może bały się tu wszelkich wymian, co jest na pewno całkiem ok dla białych. Goniec C4 zostało zagrane i posunięcie H6. No, takie można powiedzieć e, profilaktyczne zagranie, żeby nie było tutaj e, gońca czy skoczka na G5. Ok, e, po tym ruchu goniec E3 nastąpiło. Zobaczcie, że białe mają w sposób normalny wyprowadzone figury. I powiem tak, osoby, które zaczynają swoją przygodę z szachami lub posiadają kategorię powiedzmy 5, 4, 3, no to e, powinny stosować się do takich reguł, żeby wyprowadzać. E, Lekkiej figury i robić roszadę to są na pewno dobre wskazówki do tego, żeby swoją grę polepszyć, a nie zagłębiać się za bardzo w jakieś trudne warianty. No, bo róbmy to wszystko po kolei, żeby podnosić swój poziom. I zobaczcie, skoczek G6, zagrały czarne, broniąc w ten sposób tutaj bardziej pionka na E5. Hetman D2 ze strony białych i goniec G4. Ten ruch powiem tak, no znowu goniec wychodzi i atakuje yy, skoczka, ten ruch jest logiczny jest logiczny, tutaj silniki różnie reagują na takie posunięcia, pokazują inne opcje, na przykład yy, goniec na E7 po prostu, żeby zrobić roszadę. myślę, że dobry sposób trzymajmy się tej wersji, żeby wyprowadzać jednak figury, no ale Sztajnic to był Sztajnic tak kiedyś grano, myślę, że kiedyś jak, te, jak ta teoria szachowa nie była tak wielce odkryta no to te szachy były naprawdę myślę, że takie ciekawe yy, takie Twórcze, że tak powiem, romantyczne, to, to myślę, że jest, jest coś, coś w tym pięknego mimo wszystko. Dobrze. Roszada, długa ze strony Janowskiego. Powiem Wam y, też, że to jest, są białe. Białe robią całkiem poprawne posunięcia i to jest wszystko w porządku. Goniec y, zbił tego skoczka i pionek odbił. No, widzimy pionki zdwojone i też osłabiła się tutaj. Osłabił się punkt na d4, co czarne wykorzystują, ale to też jest takie odpowiedzialne zagranie w, w jakimś tam stopniu, dlatego że y, tracimy centrum troszeczkę i pozwalamy białemu w przyszłości zagrać f4, no ale zamierzony cel. Goniec y, na d4, no i teraz większość z nas by tutaj zbiła. Takiego gońca przydałoby się zbić Ale Wilhelm Sztanić zagrał skoczkiem To też nie jest złe posunięcie Całkiem normalne, bo goniec nam nie ucieka Dlatego, że atakujemy tutaj i tutaj Coś trzeba z tym zrobić, a jeżeli goniec zbije To myślę, że bicie pionkiem jest jak najbardziej dobre Skoczkiem również no, Pionkiem myślę, że ciut lepsze, bo troszeczkę do centrum Ten pionek się wysuwa I zajmuje tutaj pola F, D4 i F4 Ja też nie będę wszystkiego Moi drodzy przestawiał, bo mam nadzieję, że To e, nauczy nas e, Troszeczkę Więcej wyobraźni, bo tak chyba trzeba się uczyć. Najlepsi na świecie w obecnych czasach, niektórzy, słuchajcie, trenują wyłącznie w pamięci. Jest takim zawodnikiem na przykład Lemon Aronian. E, dobra, to w ramach ciekawostek. E, tutaj goniec poruszył się na E2 i skoczek teraz wybił tego gońca. Tak trzeba zrobić. Ten goniec był dosyć silny. Mamy, słuchajcie, różnobarwne gońce. E, no i można na przykład spróbować powalczyć o ten punkt F4, grając na przykład G5. Takie dziwne posunięcie na pozór, troszeczkę, ale goniec na G7. Ciekawy plan mógłby powstać. Jeden szach na G5 też nic nie zmieni, bo król odejdzie tam. Wieża może zaatakować na G1 później więc też y, przestrzegam, taki, przestrzegam przed takimi posunięciami, bo one są... Na pozór, na pozór są dobre dla nas, niebezpieczne dla przeciwnika, ale jedno odejście i powoduje, że tutaj Hetman może być pod ostrzałem. No dobrze, tutaj nastąpiło C6. Ruch również w miarę zrozumiały, nie wpuszcza skoczka. Słuchajcie, nawet po jednej partii można już stwierdzić, i po jednym ruchu w partii czegoś się zawsze nauczyć. Taki ruch C6 jest ok. Wprawdzie osłabiamy punkt D6, ale on jest broniony i zauważmy, że goniec, gońce są różnopolowe, to już powtarzałem. Tak naprawdę goniec nie jest w stanie tego punktu zaatakować, a ten jest tutaj przyklejony do d6, więc c6 jak najbardziej dobry ruch. f4 ze strony białych i skoczek na d7. Jakbyśmy mieli wybrać, jakim kolorem byście woleli grać? Myślę, że większość z was by wygra wybrała białe. Ja myślę, że też, gdyż y, białe po prostu są aktywniejsze. Ich figury są aktywniejsze. Wieża w gotowości. Czarne wyglądają troszeczkę tak, jakby y, tutaj stały w miejscu i nie rozwinęły tych figur. No tak to wygląda i tak też jest. Białe zagrały gońcem na G4. Myślę, że taki ruch y, nieco niepotrzebny, aczkolwiek y, można gońca spróbować na C4. Naturalnie wyprowadzić y, skoczek na C5. Y, wieża, z H na D1, przepraszam, wieża z H na G1. Przepraszam, przepraszam. Tutaj też wykorzystujemy fakt wolnej linii, oczywiście. Hetman C7, to są ruchy mm, takie wyczekujące. I tutaj goniec zagrał na h3. Powiem tak, w dzisiejszych czasach na pewno spodziewajcie się takiego ruchu e5 od razu, e5 po wybiciu, przepraszam, e5 wybicie. I na przykład wieża na e1 powoduje, że tutaj jest taka dynamiczna pozycja. No a w dzisiejszych czasach gra się dynamiczną pozycję, ale piękno tamtych czasów jednak jest fantastyczne. Ja uwielbiam partie klasyczne, nawet jeżeli one są takiej słabszej jakości. To mimo wszystko je lubię i polecam przede wszystkim zawodnikom początkującym analizować takie partie. Nawet powiem szczerze, że nie jestem też specjalistą do jakiej kategorii, ale do pierwszej kategorii spokojnie można analizować. Ja, y, mając wyższą kategorię, nadal lubię takie rzeczy robić. Ale to chodzi tylko, żeby mieć trochę czasu, moi drodzy, i, i chęci. Szachy są naprawdę piękne, zachęcam. Goniec na H3 i skoczek na E6. Troszeczkę będę przyspieszał też te analizki. Tutaj skoczek atakuje po prostu. Ja myślę, że zwykły ruch hetmanem na D2 mógłby pięknie tutaj zadziałać, gdyż broni pionkę na F4. Tego skoczka można w przyszłości atakować ładnie ruchem F5, bo jest F4 jeszcze pionek tutaj w natarciu, no ale białe postanowiły, postanowiły wybić, co myślę, że nie jest najlepszym wyborem, ale silniki podpowiadają, że pozycja jest nadal bardzo dobra dla białych. E, tutaj myślę, że takim normalnym posunięciem, byłoby zagranie F5, żeby osłabić linię. Przede wszystkim osłabić troszeczkę punkt D5, e, no po prostu gryźć i też osłabić punkt G6. Tak to sobie bym tutaj na szybko y, tłumaczył. Skoczek e2 ze strony białych i Hetman poruszył się na a5. Moi drodzy, tutaj Hetman atakuje po prostu pionka. Y, widzimy, że planem Sztajnica jest to, żeby zrobić długą ruszadę prawdopodobnie. Najmocniej, no przepraszam. Widzimy też, że tutaj goniec z f8 nie jest wyprowadzony. No trzeba to zrobić. Tutaj będą dobre plany poprzez d5. Mimo, że ocena komputera jest y, duża na korzyść dla białych, to białe tutaj popełniają niestety błąd i nie potrafię tego wytłumaczyć. Wieża zbiła na G7. Nie potrafię wyjaśnić dlaczego, moi drodzy, bo mm, to jest oddanie jakości. Może tutaj białe myślały, że król jest w stanie jakoś być, by, być w zagrożeniu. No poszłobicie i poszłobicie. Nie wiem, czy białe widziały, czy nie, ale długa roszada. Po prostu króla zabezpiecza, i tu jest wszystko w porządku. Czarnych i jakość więcej. No. Tak poszło, cóż zrobić, i przejdźmy dalej do tych posunięć, bo realizacja przewagi myślę, że też jest dosyć istotną kwestią w szachach. Nastąpiło A3. Posunięcie E5 jak najbardziej dobre. Tutaj chcemy wymienić i wie, chcemy wymienić. Prosta sprawa. F5. No groźny pionek, niby się zrobił wolny, ale ten pionek nie ucieknie. Wieża tu wszystko. Jedna i druga wieża broni na F8. Hetman poruszył się na C5. Widzimy proste rzeczy. Wieża F1. No takie dosyć pasywne obrony. Obrony ze strony białych. Hetman C4. Zobaczcie, jak ładnie tutaj atakuje yy, czarne. No jeżeli czarne nabiorą już wiatru w żagle, no to to wszystko płynie pięknie. Hetman G4 z obroną podwójną rzecz jasna. E, tutaj wieża z H na G8. Hetman F3, wszystko się broni nadal. I czarnymi Sztańc podejmuje już walkę w centrum, to jest ruch D5. Stara się rozbić łańcuch pionów, to jest normalna sprawa. Nastąpiło wybicie, tu można oczywiście było bić też pionkiem, wszystko by było dobrze. Hetman wybił, no i białe wybiły, co nie jest chyba najlepszym sposobem, gdyż redukcja figur jest lepsza po prostu dla czarnych. Tutaj można by było spokojnie wybić pionkiem, trzymać centrum. No i widzicie, że Sztańc wybił wieżą i troszeczkę Puścił jednak te pola w centrum niepotrzebnie, chociaż wygrana dalej. Pozycja wygrana dalej jest. Skoczek G3, wieża G4. Te wieże troszeczkę zajmują więcej pól. Zasada też jest taka: starajmy się grać figurami w taki sposób, żeby one miały więcej pól do kontrolowania. Wtedy mamy większą pewność, że dana figura jest dobrze ustawiona i jest silniejsza. F3 i wieża F4. Wieża wzięła pod kontrolę dwa pionki. Nie jest łatwo te pionki ze strony białych. B3 to już takie myślę, że dosyć puste posunięcia, tutaj B5, żeby nie było C4, chociaż wiadomo, już w zamiarze jakim było zagranie B3, to nas też czegoś uczy. Wieża F2 król D7 do centrum, król B2 e, król E7 moi drodzy e, król C1 znowu więc nie wiadomo jak tutaj białe reagują białe stoją po prostu w miejscu no i król F7, e, rzecz jasna nie można było zagrać król F6, myślę, że wiecie dlaczego, jak nie wiecie to filmik zatrzymujemy tutaj e, po prostu skoczek H5 z widełkami i bierzemy wieżę e, myślę, że ta pozycja i tak by była lepsza dla czarnych troszeczkę, ale po co kusić los, grajmy bezpiecznie, król F7, bierze F1 po prostu białe stoją w miejscu, a czarne muszą to wykorzystać. Wieża h4, zobaczcie. Pierwszy atak na słaby punkt. Wieża f2 wraca, no i król f6 podszedł do góry pod pionka. Prosta rzecz, skoczek na f1. No, pasywnie broni, bo, 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 bo broni nie ma wyjścia. No i moi drodzy, tutaj nie można zbić, oczywiście, bo też jest pułapeczka z widełkami, dlatego też wieża zagrywa na d7 i skoczek na e3. No tutaj białe sprytnie tego skoczka, mimo wszystko przerzuciły, mimo że pasywnie to tutaj jest obrona, ale. To jest tylko chwilowe, jak grać dalej. Zobaczcie, H5, bardzo ładny ruch, nie pozwalający skoczkowi na aktywniejszą grę. Wieża G2 ze strony białych. No, tutaj się pojawia już opcja jakiegoś szacha, ale nic z tego. Czarne ładnie to bronią. Wieża D2 ze strony białych. No, białe widzimy, z tej strony chcą wejść gdzieś tutaj na D8. No to wieża D4. Prosta sprawa, zobaczcie, nie pozwalamy ciężkiej figury wtargnąć do naszego obozu, żeby gdzieś tutaj te pionki atakowała, dawała szacha. Wieża F2 i tutaj szach na G1 nastąpił. Król B2. Wieża E1, moi drodzy. Atak na skoczka. Prosta sprawa. Ten skoczek musi znowu się wycofać. Nie widać dobrych już odejść dla tego skoczka w, na w przyszłości. I wieża z e na D1 z E. Na D1 tutaj zdwajamy wieże. Król poruszył się na C3. Widzimy o co chodzi. Tutaj przede wszystkim te wieże chciały zrobić wymianę. W zasadzie chyba ta wieża nie dawała wyjścia już tej wieży, wieży na wymianę. Dlatego król ruszył na C3. Nastąpiło A5. Po co te A5? A dlatego, żeby może zagrać B4, żeby króla sprowadzić z powrotem. Skoczek na E3. I moi drodzy, teraz ruch zeskakujący, pewnie dla wielu. Tutaj można było. Zagrać bardzo ładnie czarnymi i próbować już wygrywać bardzo szybko. Może no można sobie film zatrzymać i poszukać tego ruchu. Jest to ruch wieża B1, grozi B4 z matem w kolejnych dwóch posunięciach i pozamiatane. A tutaj czarne zagrały dosyć zaskakująca wieża z jedynki na dwójkę. O co chodzi? Czy czarne podstawiły wieże? Wieża bije, wieża bije, król bije. No, wygląda, że, wygląda na to, że tak. Niestety, tutaj czarne mają wszystko pod kontrolą, bo jak będzie bicie, to mamy wtrącenie B4, bicie, bicie, król musi iść na B2 i odbijamy wieżę na D2. Bardzo sprytne rozwiązanie, jeśli chodzi o wymianę figur. Wieża poruszyła się na F1 moi drodzy i wieża E2 sprytnie tego skoczka znowu spędza z aktywnej pozycji, skoczek D1 i B4, jak gwóźdź do trumny, moi drodzy, tutaj już król idzie na B2 i wieża z D na D2, piękne zdwojenie wież, no to wszystko wygląda już ładnie, ale to jest też praca wykonana wcześniejszymi posunięciami, to nie jest tak łatwo, król B1, wieża zbiło na C2, H4 nastąpiło, wieża z C na D2 z powrotem, król C1 i wieża poruszyła się na D3, Moi drodzy, tutaj w tym momencie białe złożyły broń, poddały się, ale zobaczmy jeszcze, co mogłoby na przykład nastąpić. Powiedzmy po wieża D3, skoczek mógłby ruszyć na F2, no ale tutaj mamy bicie na B3. Broń Boże, bić tutaj, bo jeszcze jest skoczek na E4 i białe odbijają. Figurę, aczkolwiek pozycja wieżowa też by była, wieżówka też by była wygrana, ale wieża B3 my, myślę, że jest prostsze. Skoczek na E4, król spokojnie na E7, bo jak zbijemy to znowu są widełki niebezpieczne, e, na przykład skoczek na G3, wieża na A2, po kolejnego pionka idziemy, skoczek E4. No tak naprawdę można bawić się dalej, ale tutaj zabawa jest tylko jednostronna. Czarne po prostu zwyciężają, bo wystarczy pozbierać pionki, uważać na kontrę ze strony przeciwnika, a Odcięcie tej dwójki powoduje, że tu jakieś są też groźby mata. Moi drodzy, mistrz świata Wilhelm Steinitz, pierwsza partia za nami z serii Mistrzów Świata serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z tych partii. Pamiętajcie, każda partia przeanalizowana czegoś nowego nas uczy, nawet jeśli coś się powtarza, to powtórki powodują to, że bardziej nam się utrwalają pewne rzeczy. W szachowej głowie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Cześć.